Witam serdecznie, drogie więźnięte, na czytaniu tygodniowym. Lecimy, Katarz energię przygotowały dla Was na ten tydzień. Co dla naszych bliźniąt? Bliźnięta się boją w tym tygodniu zubożenia, chcą coś stworzyć, ale wiedzą, że coś jest nie halo. Z kimś jest nie halo? Chodzi o trygon ziemski. Chodzi tutaj o osoby majętną, udające osoby majętną, niesamowicie mocno starsze osoby majętną, ale powiem tak, poskąpicie, myślę, że wiele bliźniąt poskąpi na to wszystko i nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Myślę, że dobrze. Myślę, że tutaj jakieś sprawy odnośnie, coś się zadziewa, jakieś sprawy sądowo-bytowo-urzędowe. Słuchajcie, coś ulega zawieszeniu. Jakieś sprawy sądowe w szczególności ulegają zawieszeniu. Będziecie musieli na to poczekać. Czyli tak jakby wiadomość idzie, nie wiem, czy idzie od prawnika, czy z sądu, ale idzie coś, idzie o zubożeniu lub przychodzi jakieś pismo, prawnicze pismo mówiące o tym, że jest zubożenie, ale jednocześnie, jeżeli coś zaczynacie i chcecie zrobić, czy są to jakieś walki z kimś, szczególnie z trygonem ziemskim, słuchajcie, może być trygon ziemski, ale może być i trygon wodny, tak, bo tutaj jest, ale ulega to na chwilę zawieszeniu, czyli gdzieś tam te koło fortuny musicie na to, moi drodzy, poczekać, szczególnie, że chodzi o jakieś pieniądze dane, tak, dane, niedane, no tutaj chodzi o jakieś pieniążki, że jakaś gratyfikacja powinna przyjść, uważajcie, bo z tego względu, z tego tytułu, tutaj jest jakieś zatrzymanie, jest jakaś blokada. Jeżeli chodzi ogólnie o cały tydzień, to powiem tak, pierwsza połowa tygodnia jak bardzo super, super, myślę, że całkiem nieźle, ale jednocześnie to jest tak, jakby się ktoś z czegoś wycofał w tym tygodniu, ktoś, kto był zdecydowany, ktoś to krzyczał, ktoś to mówił, coś mówił, coś, bo to jest tworzenie, czyli twórzmy coś, my coś zróbmy, to ogólnie w całości, ogólnie w całości tygodnia, ogólnie w całości tematu, myślę, że ta osoba poskąpi czegoś, ona poskąpi, ona powie, że jest zubożona i tak jakby bliźniaku, jeżeli chcesz, no to ty wejdź, ty sobie zrób, a ja bym proponowała na wasze miejsce zaczekać jeszcze chwilkę z tego względu, że koło fortuny macie, to tak jakby ktoś chciał wam zabrać dobry los, o tak bym powiedziała. Jeżeli jest to, słuchajcie, trygon powietrza, jeżeli jest to trygon powietrza, czy jest to trygon ziemski, no to zrobił sobie bardzo fajne podłoże tutaj do was, ale ja bym na to bardzo mocno, słuchajcie, uważała. W tym tygodniu jesteście troszeczkę samotni, nie będziecie zrozumiani, o tak bym powiedziała. Zamykacie się w sobie, zamykacie się w swojej pracy. Tutaj chodzi głównie cały tydzień, słuchajcie, chodzi o jakieś finanse. O finanse tutaj jest jakaś sprawa urzędowa. Sprawa niestety, sprawę musicie odłożyć, bo ona tak jakby uległa zawieszeniu, ona musi poczekać lub to wy musicie się tej sprawie przyjrzeć, bo macie jeszcze jakieś manewry, bo tu się pokazuje, że są manewry, czyli nie wszystko stracone, ale musicie się tak jakby od tego zdystansować, spojrzeć na to zupełnie z innej perspektywy. Jeżeli chodzi o coś nowego, co do was ma przyjść, też niestety w tym tygodniu nie widzę tego, żeby to przyszło, natomiast pieniądze, które są obiecane, to tak jakby ktoś chciał was, no może nie tyle, że oszukać, ale tak jakby nie chce zainwestować, tak? Nie chce zainwestować, nie chce stworzyć z wami tego. Okazuje się, że są jakieś problemy, nie wiem, czy są to problemy urzędowe, natury urzędowej, czy ktoś mówi, że gdzieś tam został, że ktoś został oszukany, czy czegoś nie ma, no i on skąpi, tak? Ale może być tak, że gdzieś nowy partner, nowy wspólnik mówi o tym, że to ty bliźniaku daj, tak? A ja bym powiedziała tutaj, drogi bliźniaku, nie. Nie daj, właśnie odwrotnie, poskąp, bo pieniądze, które mają być dane, one w odpowiednim czasie sytuacja sama wyjdzie na jaw, jak to wszystko się potoczyło. Dużo spraw urzędowych, o tak bym powiedziała, dużo załatwiania, ale też chęć na tworzenie. Poczekajcie z tym tworzeniem, bo tu jest jakieś ucięcie, żebyście nie zubożali, drogie bliźnięta, żebyście nie zostali zubożeni finansowo, tak, bo to jest jakieś zawieszenie czegoś dobrego. Zrobiłyście dobrą podstawę, ale jest, myślę, że to, co macie do wykonania na bieżąco, wykonujcie sobie na bieżąco, natomiast nie łapcie się za coś nowego w tym tygodniu, bo wydaje mi się, że to z czasem może zostać wam odcięte, zawieszone i może zostać wam poskąpione, jeżeli chodzi o pieniążki. Nie bierzemy w tym tygodniu, nie bierzcie kredytu, bo ten kredyt was bardzo, bardzo mocno zuboży. Kredytu, pożyczek, tak, bo to są pieniądze dane, na razie dane, tak, ale one
wodne, pokazuje się, że to jest olbrzymie zubożenie, więc myślę, że nie warto, moi drodzy, tego ruszać. Jeżeli chodzi o zdrówko, myślę, że troszeczkę stresu, myślę, że tutaj są kolana, myślę, tu jest kręgosłup, tutaj jest ból głowy, tutaj jest takie zamknięcie się, tutaj są przygięte ręce, czyli są to ciśnienie, mogą być to dłonie, tak, ale jednocześnie są to też kolana, gdzie bolą kolana, bym wręcz powiedziała, bo to przez kolana jesteśmy jesteśmy tutaj przytłoczeni, tak, mamy tutaj diabła, czyli chęć na wejście, chęć na zaryzykowanie. Drogi bliźnięta, powiem tak, przy królu mieczy, piątce denarów, czwórce denarów, wisielcu i diable nie ryzykowałabym z nowymi przedsięwzięciami, nie inwestowałabym w kredyty, w jakieś nawet nieruchomości, mimo że wydawać by się mogło, że to podniesie wasz status, tak? To ja bym ten tydzień, moi drodzy, odpuściła, tworzyłabym, robiłabym to, co mam, bo tutaj jest dlatego to, co macie, jak to się mówi w garści, nie ma nic złego, tak? Tutaj się nie powinno nic wydarzyć, ale na to, co idzie, niby jest ten dobry los, który ma do was przyjść, poczekajcie na to, bo to nie jest ten czas. Zrobiłyście dobre podłoże, ale z tym podłożem przyjdzie wam troszeczkę poczekać i spojrzeć tak jakby z innej perspektywy na to, co możecie w przyszłości zrobić, żeby nie zubożeć i żeby nie musieć skąpić na siebie, tak? Czyli tak to, moi drodzy, widzę. Takież są karty. No jeszcze ten diabełek, czy idzie przy, no dosłownie jakiś diabeł, bo w obrębie was może być jakiś diabeł, też jest to trygon wodny, może być trygon wodny, trygon powietrza lub panna, o tak bym powiedziała, bo może być to panna, jest to coś, ktoś, coś, czy sytuacja, czy zdarzenie, czy jest to coś z przeszłości, coś, co w tym tygodniu bardzo mocno się zapisze z taką chęcią zubożenia was, o tak bym powiedziała. Połowę dosłownie, tak jakbyście miały połowę kart, czyli pół energii macie przepięknej, takiej przepięknej, bo ona jest król denarów, trójka denarów koło fortuny i siódemka denarów, a druga połowa to jest takie totalne zubożenie i takie ostrzegające, żebyście się bardzo, bardzo mocno zastanowiły, bo to jest tak jakby uważacie, że jest lekki pieniądz, ale ten pieniądz, ani on nie przyjdzie do was, o tak bym powiedziała, on jest w głowie, on nie jest w ręku, on jest w głowie, to nie są pieniążki, tak bym powiedziała, to nie będzie coś, co was zadowoli, a jeżeli zadowoli, to tylko na chwilę, a później sprawi, że zostaniecie, moi drodzy, zubożeni, także tak to widzę, moje drogie bliźnięta, w tym tygodniu jeszcze ten diabeł z przełożenia, to jest tak jakby was tam gdzieś kuł, on by tam to szpilę gdzieś tam wsadzał, że idź bliźniaków, to wejdź w to, a ja bym proponowała, żebyście się zatrzymały w tym tygodniu, ogarnęły całość i zatrzymały się na tym, co macie. Tak, to widzę, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie i do kolejnego czytania. Buziaczki, hej, pa! Thank you.